Gwardia powalczy o punkty we własnej hali. Wrocławscy siatkarze zagrają w sobotę z ekipą z Suwałk. Po ostatnim ligowym zwycięstwie w Kielcach teraz przyszedł czas na mecz przed własną publicznością. Rywal zdecydowanie trudniejszy. Mecz w sobotę o godzinie 18. Po zwycięstwie w pierwszej kolejce nad Koszem Pleszew teraz koszykarze Ruben Gim Basketu Wrocław zagrają we własnej hali z Politechniką Opolską. W drużynie rywali wielu zawodników w przeszłości występowało na parkietach pierwszej ligi. Mecz na pewno będzie zacięty. To spotkanie w sobotę o 20. W pierwszej lidze koszykarzy także w weekend zagra WKK Wrocław. Ich rywalem będzie Księża Kłowicz. Zawodnicy z Wrocławia zaczynają rozgrywki od drugiej kolejki. To spotkanie w sobotę o 17. We Wrocławiu odbywają się klubowe mistrzostwa Europy w Ultimate. Do Wrocławia przyjechali najlepsi zawodnicy w tej dyscyplinie. Grają również zawodnicy AZS AWF Flow. Zawody do 7 października na polach marsowych i stadionie olimpijskim. Startują także rozgrywki w amatorskiej lidze siatkarskiej Spartana. Do 5 października ostatni dzwonek, żeby zgłosić się do All Six by Decathlon Volleyvro Spartan. W niedzielę rozpoczynają się rozgrywki. Szczegóły na stronie volleyvro.pl.